Siema. Dzień dobry, wieczór, Polsko! Zapraszam was na wyzwanie, o które od dawna mnie prosiliście. Mianowicie ma ono polegać na tym, abym cofnął się wspomnieniami do moich czasów szkolnych. Długo zwlekałem z realizacją tego wyzwania, a to dlatego, że okres szkolny, jak dla mnie, wiąże się z przykrymi wspomnieniami. Był to czas mojej walki z chorobą, był to czas walki z brakiem akceptacji wśród rówieśników, był to również czas walki z moją panią od matematyki, która była straszną zozą, a ja nigdy nie byłem jakimś wybitnym uczniem z tego przedmiotu. Mimo wszystko dzisiaj patrzę na to z wielkim dystansem i z przymrużeniem oka, ale są pewne kwestie, do których chciałbym wrócić i które chciałbym podsumować. Więc wracamy do szkoły. Zapraszam was serdecznie na wyzwanie numer 70. Miłego słuchania. Gra! To dla wszystkich tych, którzy nigdy we mnie nie wierzyli. Właśnie tak. To dla tych, którzy próbowali gasić moje marzenia. Specjalnie z dedykacją MCS. Mówiłeś mi, że jestem nikim. Podkładałeś nogi, nazywałeś mnie okularnikiem. Dziś płynę na bicie i wciąż noszę bryle przeciwsłoneczne, byś zobaczył w nich swą głupią minę. Przecież wcześniej mówiłeś tyle. To dlaczego teraz milczysz? Tu gdzie jestem dotarłbyś tylko statkiem kosmicznym na szczycie świata. Jest tu ze mną moja armia. Kpiłeś, gdy się potykałem, sprawdź teraz jak latam na podkładach po 16 latach. Powracam do szkoły. Czekałeś, by mnie dobić, teraz czekasz na utwory. Chciałeś mnie upokorzyć, dziś już tego nie dokonasz. Jednym wersem, szybkim cięciem zetnę głowę ci jak Conan, ziomal. Mówiłaś mi, że będę nikim. Uwielbiałaś siedzieć, kiedy stałem przy tablicy. Pani od matematyki czuję się niespełniony. Jeszcze nigdy nie przydały mi się pani śmieszne wzory. Weź sobie oblicz 75 tysięcy fanów. Taka liczba nawet pani sprawi w głowie zawrót. No fakt, pokazałaś mi trójkąt równoramienny. Dzięki temu odróżniam męską od damskiej łazienki. Byłaś przekonana, że na nic mnie nie stać. No to zawiódł cię ten twój rachunek prawdopodobieństwa. Jestem na szczycie świata, choć mi podcinałaś skrzydła. Teraz wiesz, że w tym młodym człowieku zawsze była siła. Skończyła się tak, że ten szkolny twardziel do dzisiaj mieszka z mamusią. A pani od matematyki, która wzbudzała strach wśród uczniów, przeszła na emeryturę, jest starą, samotną panną z kotem na kolanach. A ja jestem na szczycie świata.